gazet już są. Masz się poczęstować, proszę. Tak, żeby energia była, energia musi być. A dobry dzień, tak. Kierowniku z Wilczaka, kamizelka tak, bo co? Nie, nie, no co, nie mam cyrku. Dobry Państwu, dziękuję, że Państwo przybyliście na nasz happening. Sprowadza nas tutaj pani, która się nazywa Nakielska. I ta pani jest niekochana. Niekochana przez wszystkich. Przez kierowców, przez mieszkańców naszych osiedli, czyli Miedzynia, Prądu, Wilczaka, Jarów oraz Ościennych, Błonia, Osowej Góry. Niekochana przez włodarzy miasta na przestrzeni kilkunastu lat. O Nakielskiej mówi się dużo, czasami więcej, czasami mniej. A jaki jest stan obecnie, to każdy widzi. Chcielibyśmy dzisiaj zasygnalizować tylko w taki spokojny, przedświąteczny spokój, tak troszeczkę tutaj mikołajkowo, ten problem. Przygotowaliśmy petycję z konkretnymi argumentami, dlaczego ulica Nakielska powinna być przebudowana na całej długości. To chciałbym podkreślić, na całej długości. Może Ciebie nakarmić, co? Przeglądając to, co się będzie działo wokół nas, czyli powstanie za chwilkę droga szybkiego ruchu S5 i węzeł w Lisim Ogonie, ten ruch tutaj na Nakielskiej się zwiększy. Będzie zbudowany, jest zapisane w projekcie budżetu, jest zapisane, że powstaną parkingi Park and Ride, czyli takie, którym kierowca zatrzyma się i ma się przesiąść do komunikacji miejskiej i dotrzeć na miejsce. Jeden z parkingów ma powstać nieopodal, tutaj na ulicy Plażowej. Nie wyobrażamy sobie za bardzo, jakby to miało funkcjonować, dlatego że w tej chwili raz, że ulica Nakielska jest zakolkowana, dwa, że w tej chwili na ulicy Nakielskiej, jeżeli chodzi o komunikację, jeździ jeden autobus numer 56, który notorycznie stoi w korkach. Oczywiście znamy plany z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, które zakładają, że do ulicy Plażowej zostanie przesunięta linia tramwajowa. Natomiast to, co chyba jest takim miejscem, które jakieś blokuje, nie wiem, może miasto, to jest wiadukt kolejowy. Dla nas jest to też problem, bo to jest zawężenie ruchu. Problemem jest właśnie te światła, wiadukt kolejowy, kolejne światła przy nasypowej. Złożymy to i tak, czy my mamy jakąś alternatywę, żeby w ogóle wyjechać tutaj z naszych dzielnic? Oczywiście stoimy przy ulicy Bronikowskiego, ona jest wąska, dociera do węzła zachodniego, ale przejeżdżamy przez przejazd kolejowy z rogatkami, więc ten przejazd jest utrudniony. Jest jeszcze druga alternatywa, ulica Ofiar Hitleryzmu. Za chwilę chyba zmieni nazwę na Ofiar Mieszkańców Bydgoszczy, bo jest w fatalnym stanie. Jedynym rozwiązaniem, które na tą chwilę zostało zastosowane, to jest ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę i ustawienie patroli policji, żeby wyłapywały mieszkańców, nakładały mandaty. Nie mamy alternatywy do tego, żeby dostać się do centrum. Centrum, które jest niedaleko, bo faktycznie można powiedzieć, że z tego miejsca mamy około 3 km do ratusza. Dlatego dzisiaj złożymy do ratusza naszą petycję i skorzystamy tutaj z ustawy, która w tym roku została uchwalona przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej, właśnie o petycjach.
Mamy pewne dzięki tej ustawie prawa i... To znaczy co? Co się zmieniło? Dlaczego ta petycja jest dla Was taka ważna teraz? To znaczy tak. Ja Pani tutaj może zacytuję, tak? W ocenie inicjatorów tej ustawy, przepraszam, ustawa ta umocni więzi obywatela z państwem, bo stwarza szansę bezpośredniego wpływania na sprawy publiczne. Więc zobaczymy, jak to wygląda w praktyce. Czy rzeczywiście możemy wpłynąć na zmianę pewnego podejścia do naszych spraw związanych akurat tutaj z ulicą Nekrasa. To proszę jeszcze o przedstawienie, jeśli mogę prosić. Dariusz Smol, Bydgoskie Stowarzyszenie Miedzy Prądy, wspólnie tutaj z Radą Osiedla. Moje nazwisko Holewczyński Jarosław, jestem przewodniczący Rady Osiedla Biczak-Jary. I tak jak mój przedmówca, kolega Darek powiedział... Przepraszam, się rozgadałem. Trochę się rozgadał, ale to nie o to chodzi, opowiem krócej. Proszę Państwa, nie wiem, czy ktoś z Was ulicą Nekrasa podróżuje rano do pracy i z powrotem do domu. Słuchajcie, kochani, ja mieszkam też akurat na Nakielskiej. Od godziny porannej, powiedzmy od godziny 7-6.30, tu jest w tej chwili, akurat w tym miejscu, w którym stoimy na ulicy przy skrzyżowaniu Nakielskiej z Brońkowskiej, jest tragedia. Czekamy, światła przy Nasypowej strasznie również wstrzymują ten ruch. Dojazd do pracy jest o 10-15 minut zdecydowanie na tym odcinku dłuższy. Natomiast jeżeli chodzi o godziny popołudniowe, Nakielska jest już zakorkowana do ulicy Wrocławskiej, prawie do samego Ronda Grunwaldzkiego, więc mamy obraz. Poza tym, jak widzimy tutaj samochody ciężarowe, coraz częściej, bo są tu dojazdy na ulicy Brońkowskiego i przez Brońkowskiego, tak jak już mi przedmówca to powiedział, na Osową Górę do firm, które tam również funkcjonują. Straszny przepływ dużych samochodów. Notabene tutaj na samym wiadukcie, na tym moście jest 15-tonowe ograniczenie oranżowe. Tak? Także mieliśmy już tu problemy z tym mostem, chociaż to nie wiem. Dzisiaj Was tu jest kilkanaście osób, ale rozumiem, że macie poparcie większości mieszkańców. Mamy poparcie większości mieszkańców, mamy poparcie nie tylko mieszkańców tutaj na Miedzeniu, na Wilczaku, na Jarach, ale również tak jak kolega Darek tutaj powiedział, ze stowarzyszenia innych ościennych dzielnic, tak? Wszystkich nas, gmin, wszystkich, tak? Bo trzeba zwrócić uwagę też na to, że z gminy tutaj Gawę Błota z kierunku Chowa, Łuchowic, ludzie docierają i będą docierać, tak? Co jeszcze może tutaj dodam? To też był też nasz argument, jeżeli mówiliśmy o miejscach nieutwardzonych. Są tereny tutaj na Miedzeniu, na Prądach, które są inwestycyjne pod budownictwo mieszkaniowe i one w tej chwili stoją odłogiem. Celem miasta jest zatrzymanie mieszkańców w naszym mieście. Nie? I jako taki, powiedzmy, jeden z takich przykładów mogę podać. Koleżanka w tym roku we wrześniu szukała dla swojej córki anglisty. Córka przygotowuje się do jakiegoś egzaminu ważnego i tak dalej. Płaciła fajne pieniądze. Na 10 telefonów ci Państwo chętnie przystali na te warunki, ale jak usłyszeli na końcu, że to jest między, 9 osób odmówiło ze względu na dojazd. Ja nie wierzyłem za bardzo w to, ale tak jest. To są takie fakty. Państwo domagacie się przebudowy, a jak sobie wyobrażacie tę przebudowę? Znaczy zdecydowanie domagamy się tej przebudowy. Tak jak już kolega Fryszek wspomniał, są plany w zarządzie dróg. Nie wiem, dlaczego ta Nakielska jest naprawdę, słuchajcie, kochani, pomijana. Poszerzenie, przepraszam? Generalnie tak, poszerzenie Nakielskiej, jeżeli to jest dom. Tak, jest miejsce. Jest kwestia, tylko tutaj zawsze pada tego wiaduktu, tak? Gdzie tam są jakieś większe koszty, tak? W tym akurat kontekście. Natomiast tak, uważamy tak, do ulicy Brońkowskiego są takie plany. Pas Mówka, tak? Czyli dwa pasy w jednym kierunku jazdy. Natomiast dalej lewoskrętne, z tego co pamiętam, były te wszystkie projekty takie z lewoskrętami od ulicy Brońkowskiego do samego Lisiego Ogona, tak? Ja tutaj dodam. W tej chwili jest taki właśnie, to jest też odpowiedź prezydenta w 2014, jak ma zostać przebudowana Nakielska. Od skrzyżowania Brońkowskiego do ulicy Lisiej ma być w układzie 1-3, czyli jedna jezdnia, trzy pasy, tak? Z wyłączeniami. Natomiast ten odcinek, który właściwie najbardziej nas interesuje, znaczy
czyli od Bronikowskiego, który jest najbardziej zakorkowany, tak, powiedzmy tam do kościoła, zostaje nietknięty. My jako mieszkańcy Miedzenia możemy się cieszyć z tego, no dobra, zróbcie nam i no, no super, ale to nie rozwiązuje nam po prostu kwestii dotarcia do miasta. Znaczy ja może jeszcze wtrącę tutaj, tak jak tutaj kolega Darek mówi. Oczywiście oni mogliby, jeżeli chodzi o Miedzyń Prądy, sami zrobić ten pepeń, sami włączyć tylko w tą akcję i zasygnalizować swój odcinek. Ale chcieliśmy to zrobić i połączyliśmy wspólnie siły, żeby mówić o całej Nakielskiej, bo nie chodzi o to, żeby powiedzmy zrobić tylko pewną część tej ulicy, tak? I nie wiem, tu będzie troszeczkę lepiej, a jeżeli będzie chodziło o kwestię tą najbardziej uczęszczaną od miasta, to będzie jeszcze gorzej, jeżeli nie ruszymy tego odcinka. A te również plany, o których mówicie, że mają być robione, to one już... To znaczy tak, w 2010 roku powstał plan, znaczy jest projekt zakładający, tam są dwie wersje, że Nakielska będzie przebudowana cała, dwa pasy w jedną, dwa pasy w drugą. Tam w dwóch wersjach, taki, że w jednej jest taki, że tramwaj będzie jechał po środku w pasie drogowym, a drugi jest taki, że będzie jechał obok, niezależnie. I przedłużenie jeszcze tramwaju i przedłużenie ulicy Plażowej. I przedłużenie tak. Tramwaju. Są te plany gdzieś? Nasze są ogólnie dostępne. Są do wglądu w zarządzie dróg miejskich, tak? Co powiedziałem, w 2014 prezydent odpowiedział, że będzie robiona ulica tutaj od Wynikowskiego do Lisiej. Ale kiedy? W 2014 powiedział, że będzie robiona. Ale kiedy, to nie wiadomo. W budżecie miasta na 2015 był zapisany, że będzie robiony projekt. Projekt nie jest robiony. To potwierdzili nam pracownicy zarządu dróg na spotkaniach. Tutaj też kolega Jarek zaprosił do Rady Osiedla i potwierdzali. Projekt po prostu nie jest robiony. To zostało przepisane na kolejny rok 2016. My się obawiamy, że ona jest po prostu tak... Przesuwana po prostu z roku na rok, spychana. Bo jest coś ważniejszego, tak? Tak, tak. Była strategia do 2015, ta Nakielska też była, teraz jest do 2030, ona też jest, ale do... Nie jest. Dzisiaj na wesoło zaznaczamy ten problem. Poczekamy na odpowiedź, poczekamy na reakcję ze strony miasta. A to pozycję składacie prezydentowi, czy co? Tak, za chwilę pojedziecie państwo. Złożymy do... Jak się to będzie... dojdzie, kończymy.